W historii ludzkości mieliśmy wiele przełomowych momentów. Jednym z nich było wynalezienie internetu. Chociaż od tego momentu minęło nieco ponad 50 lat, ten wynalazek zmienił oblicze ludzkości. Dzięki sieci możemy kontaktować się z innymi ludźmi, dokonywać zakupów, a także zarabiać pieniądze. Rozwój internetu pozwolił również na zapoczątkowanie historii kryptowalut, które na naszych oczach zmieniają reguły gry na globalnych rynkach finansowych. Czy Bitcoin i inne altcoiny będą nowym trendem, który zmieni dotychczasowy stan rzeczy? A może chwilowa moda na cyfrowe waluty minie i po krypto nie zostanie nawet ślad? W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z Wami o zaletach, wadach, zagrożeniach, a także przyszłości kryptowalut. Zapraszam Was serdecznie do materiału. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Nic nie dało zarobić w ostatnich latach tak dobrze jak kryptowaluty. Złoto, nieruchomości czy tradycyjna giełda, wszystkie te inwestycje zostały zostawione daleko w tyle poprzez aktywo, które jeszcze w 2013 roku było jedynie ciekawostką. Nie ma więc się co dziwić, że kryptowaluty przyciągają coraz więcej osób, które chcą łatwym kosztem zarobić ogromne pieniądze w internecie. Historie ludzi, którzy zainwestowali kilkaset dolarów po to, aby po jakimś czasie stać się milionerami, rozpalają wyobraźnię, a co najlepsze, wydarzyły się naprawdę. Co więc warto wiedzieć o kryptowalutach? Czy opłaca się zainwestować pieniądze w to aktywo? A może jest to kolejna wielka bańka spekulacyjna, która zostanie przekuta, by z wielkim hukiem runąć na ziemię? Jest wiele pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, zanim zainwestujemy swoją pierwszą złotówkę w krypto. I w dzisiejszym wideo postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Czym więc są kryptowaluty? Jest to dobre pytanie na początek. Wiele osób, zamiast zacząć od zrozumienia, czym jest to cyfrowe aktywo, zaczyna od najgorszej strony, rzucając się od razu w wir inwestycji. Kryptowaluty biorą swoją nazwę od kodowania znaków kryptografii, czyli określonego zapisu i waluty. Kryptowaluty nie mają więc formy fizycznej, ale posiadają określoną wartość. Można więc je nazwać wirtualnymi lub cyfrowymi pieniędzmi. Oznacza to, że jeśli jakiś sprzedawca akceptuje płatność w danej kryptowalucie, to możemy nią zapłacić za towar lub usługę tak samo legalnie jak złotymi, euro, dolarami czy inną walutą. Co więcej, jeśli na przykład znajomy poda nam swój adres portfela na giełdzie, to w łatwy sposób z pominięciem banku i innych pośredników możemy przelać mu dowolną ilość jednostek, w ten sposób łatwo rozliczając się z nim za wspólne wydatki. Powszechnie uważa się, że pierwszą kryptowalutą, jaka zapoczątkowała erę tego aktywa, jest Bitcoin. Powstała tuż po wielkim kryzysie z 2008 roku kryptowaluta miała za zadanie odciąć banki i inne instytucje finansowe od możliwości sterowania transakcjami. Bitcoin miał więc co do zasady być systemem umożliwiającym szybkie i bezpieczne transakcje. Faktem jest jednak, że dziś mało kto korzysta z kryptowalut dla ich funkcji płatniczej. Większość osób, słusznie zresztą, widzi w nich instrumenty finansowe, które podlegają bieżącej wycenie, charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, ale jednocześnie dają szansę na wypracowanie naprawdę spektakularnych zysków. Ich zakupu i sprzedaży dokonuje się głównie na giełdach kryptowalut, które pod wieloma względami przypominają tradycyjne giełdy akcji, obligacji, walut czy też surowców. Oczywiście w ślad za Bitcoinem powstały inne wirtualne waluty, takie jak chociażby Ethereum, Tether czy też BNB. W momencie tworzenia dla Was tego wideo na giełdzie znajduje się już grubo ponad 9000 różnego rodzaju altcoinów. Pokazuje to więc, jak dynamicznie zmienia się ten rynek i jak bardzo jest on różnorodny. Oczywiście nie wszystkie kryptowaluty dają nam zawsze zarobić, a najlepszym tego przykładem jest wspomniany wcześniej Bitcoin. Bitcoin kosztował początkowo raptem kilka centów, ale już 8 lat później jego kurs dobił do 20 tysięcy dolarów, a po kolejnych 4 latach do blisko 65 tysięcy dolarów. Nie można jednak zapomnieć, że w międzyczasie notował on wiele potężnych, często dynamicznych spadków ceny. Kupując więc kryptowalutę na szczycie, przed krachem, można było w kilka tygodni, a często nawet dni, stracić 70-80% wartości swojego portfela. Jak więc widzicie,
Kryptowaluty są niezwykle dynamicznym rynkiem, w którym wahania rzędu kilkunastu procent są czymś normalnym. Można by więc rzec, że jest to taka tradycyjna giełda, tyle że na sterydach. Okej, mamy więc Bitcoina, mamy inne alternatywne kryptowaluty zwane altcoinami. Wszystkie te aktywa możemy bardzo łatwo kupić na różnego typu giełdach, takich jak chociażby giełda Binance. Czy jest to jednak koniec możliwości, jakie dają nam kryptowaluty? Oczywiście, że nie. Dzięki ciągłej ewolucji tego systemu możemy z naszymi coinami zrobić znacznie, znacznie więcej. Możemy założyć lokatę, pożyczyć je innym na procent lub dodać wartość do danego ekosystemu. Opcji, jakie roztaczają się przed posiadaczem kryptowalut, jest naprawdę, naprawdę sporo. Do tej inwestycji zachęca również próg wejścia. Każdy może wrzucić sobie te 100 zł na miesiąc w krypto i zobaczyć, co się stanie. Oczywiście kryptowaluty, jak każde aktywo, opiera się na zasadach popytu i podaży. Jeżeli kupujących jest więcej niż sprzedających, cena rośnie. Kiedy jednak sprzedający chcą pozbyć się aktywa, a kupujących brak, cena spada i to często, gęsto, bardzo szybko. Jak wspomniałem wcześniej, kryptowaluty nie mają swojego odniesienia w rzeczywistym świecie i to chyba jest największą ich wadą. O ile złoto czy nieruchomości mają swoją fizyczną postać i mogą być oparte o ich fizyczny aspekt, o tyle kryptowaluty są jedynie wypadkową popytu i podaży na rynku, który stał się bardzo mocno spekulacyjny. Oczywiście istnieją projekty, które dostarczają określoną wartość dla osób, jak chociażby kryptowaluta Ethereum, ale w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych kryptowalut znajdziemy również Dogecoina, który powstał jako forma żartu i nie dostarcza żadnej wartości, a zajmuje tak wysoką pozycję. Jak więc widzicie, świat kryptowalut jest środowiskiem niezwykle ciekawym i zarazem niebezpiecznym. To właśnie możliwość łatwego handlowania kryptowalutami przyciągnęła tak wielkie grono młodych osób do tego segmentu rynku. Niestety napływ nowych, niedoświadczonych inwestorów sprawia, że w przypadku sporej korekty czy nawet bessy na tym rynku wystarczy kilka dni, aby krew lała się szerokim strumieniem, a miliony osób straciły swoje pieniądze. Świat kryptowalut jest więc piękno strasznym miejscem, gdzie z jednej strony można zarobić ogromne pieniądze, a z drugiej można je bardzo łatwo stracić. Prowadzi więc nas to do pytania, co dalej z kryptowalutami? Widać ewidentnie, że ten rynek rozwija się bardzo dynamicznie i co chwila słyszymy o nowych projektach, które są odpalane w oparciu o tą technologię. Problem polega jednak na tym, że ten rynek przypomina trochę dziki zachód. Żadne wielkie instytucje finansowe, jak chociażby Europejski Bank Centralny czy jego amerykański odpowiednik Fed, nie mogą na niego wpływać. I to tutaj upatruję największy problem, jaki stanie przed inwestorami kryptowalut w najbliższym czasie. Kwestią czasu bowiem jest tylko to, zanim wielcy tego świata nie zechcą położyć swoich łap na tym segmencie rynku, który jak dotąd jest wolny. Pytanie, co się wtedy stanie z wycenami? Jak regulator podejdzie do obrotu aktywami? Czy trzeba będzie spełnić wyśrubowane kryteria, aby wejść na giełdy? Czy niektóre kryptowaluty zostaną zakazane? Jest wiele niewiadomych i to również jest pewne wyzwanie, które stoi przed każdym, kto inwestuje w krypto. Nie można również nie wspomnieć o oszustwach, które mają miejsce na tym rynku. Pierwszym są oczywiście ataki hakerskie na giełdy, które potrafią ogołocić tysiące użytkowników z wartości na ich portfelach. Kolejnym są zwykłe oszustwa, o których słyszymy na co dzień. Dlatego tak ważnym jest edukacja. Zanim wpłacicie swoją pierwszą złotówkę w to miejsce, najpierw zainwestujcie w wiedzę i poznajcie podstawy tego rynku, skupiając się zwłaszcza na zabezpieczeniu swojego konta przed okradzeniem. Osobiście uważam jednak, że pomimo wszystko warto zainteresować się tym rynkiem i jeżeli macie możliwość odłożyć chociażby te 100 zł miesięcznie, możecie wrzucić je sobie na portfel i poeksperymentować. Lepiej zacząć od malutkich kwot, ucząc się powoli nowego systemu, niż od razu rzucać się na głęboką wodę, aby później żałować. Jeżeli chcecie, możecie za darmo zarejestrować się na giełdzie Binance, na której ja sam inwestuję swoje środki. Link do rejestracji znajdziecie pod tym wideo. Nie musicie nawet wpłacać środków, chodzi o to, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, a to przecież nic nie kosztuje. Ja sam zaczynam od niewielkich kwot i to samo polecam zrobić również Wam. Kiedy wpłacicie swoje pierwsze 100 zł i poczujecie emocje, kiedy ze 100 zrobiło się 200, potem 300, po to, aby za jakiś czas spaść z powrotem na 150, zobaczycie, jakie emocje będą Wami targać i z czym to się je. Zapraszam Was więc do rejestracji.
W dzisiejszym wideo pochyliliśmy się nad tematem kryptowalut. Zobaczyliśmy zarówno zalety, zagrożenia, jak również spróbowaliśmy odgadnąć przyszłość tego aktywa. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, koniecznie dajcie mi znać o tym w sekcji komentarzy. Oczywiście, dzisiejszy materiał nie wyczerpuje do końca tematu zarabiania na kryptowalutach, a jest jedynie jego otwarciem. Jeżeli będę widział, że ten materiał Wam się spodobał, oczywiście na kanale pokażę więcej tego typu filmów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.